Witajcie, witajcie w dniu 20 już Vlogmas. Słuchajcie, ja leżę w łóżku, jest 12:35, trochę się wzięłam za pracę, ale ja się bardzo cieszę, że ja mam taką pracę, że mogę sobie leżeć w łóżku i pracować. To jest bardzo okej. Wyrzuciło mi tu jakieś dwa pryszcze wielkie, super, akurat na imprezę świąteczną, akurat na święta. Teraz się trochę lenię, ale dzisiaj obiecuję Wam, że będzie ciekawie, bo zabieram Was ze sobą na blogowigilię. Byłam rok temu, było naprawdę fajnie, będą tam blogerzy, youtuberzy, więc na pewno Wam nagram różne rzeczy. Już zbliżamy się ku końcowi czekoladek świątecznych tutaj. Gdzieś będzie 20, o jest, proszę bardzo. Co to jest? Jak sanki, to będą sanki. Nie, to jest Mikołaj idący. Patrzcie, co będę jeść, marakuję! Mniam, 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 ale pięknie wygląda. Znaczy nie, brzydko, ale dla mnie ta brzydota jest właśnie piękna. Jak to ostatnio ludzie mówią na mojej grupie Glam Paula Team na Facebooku, hejka naklejka. Nie wiem skąd to się wzięło, ale okej. Zaraz wychodzę na blogowigilię. Imprezę chyba Wam nie mówiłam w ogóle, co to jest za impreza. Impreza dla blogerów, vlogerów, ludzi internetu. Byłam rok temu, zanim to zaczęło być modne, a teraz wszyscy nagle na to idą i jest organizowana aż na Stadionie Narodowym, więc będzie dużo ludzi. Bajkarlań gdzieś tutaj po mnie idzie, więc zaraz wychodzimy. Zaraz wychodzę do niej i pokażę Wam, co jestem ubrana. Jak widać, dzwonię cały czas. Jest to sweterek z Tesco, taki kiczowaty świąteczny sweterek. Założyłam sobie jednak tą spódniczkę burgundową, nie czerwoną. Ona jest z OSAP. Włosy sobie jeszcze pokręciłam, makijaż zrobiłam, usta pomalowałam, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda, to na Instagrama odsyłam. Czarne rajstopy i budki, workery. Mała torebka również, parka to co zwykle, wszystko, także wiecie, o co biega. No to ja się zbieram i mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Na pewno Wam pokażę dużo, 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 dużo różnych ludzi, których tam spotkam. Zobaczycie, co tam będzie się działo. See ya! Tutaj mamy choinkę pod Stadionem Narodowym. A tutaj my z Karoliną. Hej! Idziemy teraz na blogowiginię. Tak jak już mówiłam, przed nami jest jakiś chyba jarmark świąteczny. Będziemy w każdym razie koło niego przychodziły, więc Wam pewnie coś pokażę. Ten jest taki trochę jak mój. Nawet bardzo podobno. Jej, wspomnienia. Pamiętam, jak byłam tutaj na Orange Warsaw Festival. Super było, naprawdę. I myślę, że w tym roku też się wybiorę. Ale jest gdzieś indziej, chyba na Ursynowie. Jak to? Albo na Służewcu, gdzieś tam. A nie tutaj? Nie, właśnie, smutno mi trochę. Co mamy kolejnego, co się tu załapał z naszego filmu. One nie są z kapustą i grzybami. Co tu masz? One są z łososiem. Ja tylko na te pierogi przyszłam, wiecie? To jest taka konsternacja. Pierogi świąteczne z łososiem. Jest pieróg. Pieróg w górę, słuchajcie. Pieróg w górę. Zobaczcie, znalazłam tu jednego blogera. Identyczna stylówka. Witam. Witam. Wszystko Tesco. Tak. Udało mi się na zimowej przecenie kupić. Także polecam. Pewnie nie znajdziecie, ale super wtedy. Idziemy, idziemy i Karolina cały czas mówi, co tak dzwoni, co tak dzwoni. Myślałam, że to telefon dzwoni, wiecie, ten dźwięk tak A to ja. I to dzwoni ona. Mój sweterek. Brawami, a nie jak
Glam Paula na diecie. Pierwszy raz dzisiaj pokazuję jedzenie, to jest moje pierwsze jedzenie dzisiaj. Smutek. A Karolina, pierogi, pieru. Plus 8, dobra. A tu Karolina, ja. To moje. Tak jak ten vloger. Incepcja, co to za aparaty? Czy ładnie wygląda? Bardzo, bardzo ładnie. Jaka policjantka! Ale ci pasuje! Ale naprawdę! Dziewczyny! Gdzie dzieci? Gdzie? Gdzie? Gdzie są nasze zdjęcia? Próbują się. Jedynie obserwować. Tu będą? Nic nie widać! Idę! To jest zajebiste! Cześć moi kochani, ja dopiero wróciłam do domu. Jest prawie 4 godzina. Jeżeli wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Do zobaczenia, pa pa!